A tymczasem Christoph, 20-letni reprezentant Bułgarii, 181 kg. Jeżeli uda mu się wyrwać 181 kg, i wyrywa. Pięknie. 181 kg. To taki nabuzowany, tak mówiąc kolokwialnie, taki zmotywowany ten zawodnik wychodzi tutaj do tej sztangi ważącej 186 kg. 186 kg to Sebastian. W grudniu 2019 roku w Doha, w Katarze, podczas zawodów Grand Prix, on 184 podrzucił 216, uzyskując 400 w dwuboju, dało mu to wtedy drugie miejsce. W tej właśnie kategorii wagowej, więc do 109 kg. Ależ długie ramiona, niech Państwo zobaczą dłonie przy samych tulejach. Tutaj już nie było milimetrów. A więc tych 191 przeniósł młodziutki Bułgar na 190. 20 lat ma ten chłopak. Ależ on tutaj jest taki nabuzowany, Szanowni Państwo, niech Państwo poobserwują tutaj ten wzrok taki, proszę. To ostatnie takie, no całe, każdy zawodnik ma taki swój cały system, jak tu się motywować, jak podchodzić do sztangi. Ma 4 medale Mistrzostw Europy w różnych kategoriach wiekowych i do lat 15, do 17, a także juniorów. No on cały czas prowadzi. Tak, Christoph jest na pierwszym miejscu w rwaniu, 186 kg, teraz 190 i nie, spadło mu 190. Spadło mu 190, ale i tak wielkie brawa dla bardzo młodziutkiego, najmłodszego zawodnika w tej kategorii wagowej, który na razie wygrywa z wynikiem 186 kg i ma 2 kg przewagi nad Timurem Naniyevem, Rosjaninem. No i poczekaj, bowiem teraz ostatnie podejście w rwaniu. Simon Martirosyan. Jak sięgowany jest Christoph, a więc ten młodziutki reprezentant Bułgarii ma srebrny medal w rwaniu. Zarwanie 186 kg zaczyna od 214. No i na równe 400 kg dwuboju po pierwszym podejściu, jeśli zaliczy ten ciężar. On w lutym ubiegłego roku podczas podrzucił 219. Tu rozpoczyna od 214. 214 to tylko 1 kg mniej od rekordu Europy, tego standardu, który jest wyznaczony przez Europejską Federację podnoszenia ciężarów. I Christoph zalicza 214 kg. No tak, 406 uzbiera wtedy i o 5 kg wyprzedzi dwóch zawodników, Naniyeva i Ciumaka z Ukrainy. Bardzo ważne podejście. Ale nie daje rady. Spada mu 220 kg. Jedno podejście. A teraz Christoph poprawia 220 kg. No i teraz już wszystko poszło zgodnie z planem. 406 kg w dwuboju. Oj, oj. Bark, chyba coś się z barkiem albo łokciem dzieje. Już po drugiej próbie zawodnik z wielkim grymasem. I jak on to zrobił, że zdołał jeszcze podrzucić przy tej kontuzji te 220 kg? No ale 406 kg uzyskane przez Christopha. 220 kg to jest nowy rekord Europy juniorów i 406 kg to jest także nowy rekord Europy juniorów, a więc bardzo dobra walka Bułgara. On ma srebrny medal za rwanie, teraz jest na czwartym miejscu w podrzucie, ale otwiera listę rankingową w dwuboju.